złotych. Bo to będzie 3 razy 3 minuty, tak? W klatce? Tak, w klatce rzymskiej. Ale po 3 minuty? Chyba tak. Tak, no to Michał nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Stówka? No to tak. W dalszej części rozmowy Tomasz Bezrąk poniekąd uciął spekulacje dotyczące ich bankructwa i zawinięcia interesu, zapewniając, że następna gala odbędzie się zgodnie z zapowiedzianym na marzec terminem, a przygotowania celowo są wykonywane w ciszy medialnej. Dodał on również, że karta walk jest już w większości skompletowana i opierać się będzie głównie na zakontraktowanych wcześniej zawodnikach. W dalszej części rozmowy prezes delikatnie zlikował, że m.in. Paweł Tyburski planowany jest na nadchodzącą galę. 4 marca 2023 robimy Prime 5, rozpoczęliśmy już przygotowania. Troszeczkę w ciszy medialnej, specjalnie w sumie. Ale jeżeli chodzi o kartę walk, tak macie już w ogóle całą skompletowaną? No 80% mamy skompletowane, na pewno skupimy się na naszych zawodnikach, którzy już mają z nami kontrakty, ewentualnie znajdziemy jednego, dwóch nowych, żeby jednak była ta świeża krew, ale no main event, który nam się uda dopiąć, będzie, też nie można powiedzieć, mocniejszy od Casio z Popkiem, no, ale będzie mocny, tak, tak. Ale to będzie pojedynek w formule MMA, jeżeli można coś zdradzić? Nie mogę zdradzić, bo... Casio z Popkiem to takie było. Już by to 50%... Ale to już tak i tak coś zdradza. No wiesz, właśnie, ale ja nic nie powiedziałem. O, jakby powiedział box, o jakby... Ale Szpilka to u nich nie zawalczy. No uważam, że to byłby zajebisty, kurwa, main event. Casio, Szpilka. Tylko, że nie, że o, jak mamy taki main event, to resztę gali robimy chujowo. Prime się musi, kurwa, odbić. Musi zacząć myśleć. Że Godlewska to ona nie sprzeda, kurwa, pay-per-view, nie? Muszą zacząć, kurwa, kminić w końcu. Ja nie wiem, kto tam jest od tego matchmakingu, ale mieli naprawdę, kurwa, dobre budżety. Strasznie, kurwa, źle to zaczęli, nie? Tak spierdolili ten potencjał, jaki mieli. Ciekawe, czy jeszcze się właśnie podniosą z tego wszystkiego. I pytanie, jakby oni upadli, czy wtedy znowu Fame zacznie rywalizować z Heiligiem, czy już będą współpracować, bo kiedyś bardzo rywalizował Fame z Heiligiem, nawet nie wiecie, kurwa, jak, co tam się, kurwa, działo. Na pewno będzie bardzo mocny. Prezes odniósł się również do dwóch pogłosek dotyczących rzekomej sprzedaży 56 tysięcy licencji na ubiegłą galę oraz niepłacenia pełnych gaż swoim zawodnikom. Bezrąk zdementował oba doniesienia, oznajmiając, że liczba sprzedanych pay-per-view, którą podawali panowie z kanału Szalony Tańcula, jest niezgodna z prawdą, a wszyscy zawodnicy są rozliczeni. Czy te 56 tysięcy, które gdzieś tam krąży, to jest prawda? Nie, to 56 tysięcy to powiedział Arek Tańcula. No, jak wiadomo, ten kanał komentarzy już nawet nie istnieje. Więc no, taki mieli news, jaki mieli. I aż się rozpadli. Nie, i lubię Jarka i Tomka, natomiast absolutnie nie jest to prawda. Wszystkie rozliczenia są już rozliczone i... No ja słyszałem z kilku źródeł, że te 56, no wystarczyłoby pokazać ile i mogliby to uciąć, nie? Szybko. Nie mamy żadnych zaległości wobec zawodników, jesteśmy dogadani ze wszystkimi i idziemy dalej. W dalszej części wywiadu poruszony został również temat dalszej współpracy z Normanem Parke, który kilka dni przed swoją ostatnią walką w Prime zaczął stawiać zaporowe, abstrakcyjne warunki i finalnie nie wyszedł do pojedynku. Bezrąk oznajmił, że Irlandczyk ma wciąż podpisany kontrakt z federacją, obowiązujący prawdopodobnie do 2024 roku. Prezes Prime'u dał do zrozumienia, że były zawodnik UFC jest zdecydowanie najtrudniejszym zawodnikiem w kwestiach negocjacyjnych i sprawia bardzo dużo problemów, lecz dobrze odnajduje się w świecie free fightów i są oni chętni do kontynuowania współpracy. Jednak pod warunkiem, że Irlandczyk przysłowiowo pójdzie po rozum do głowy. Naprawdę, no my byśmy chcieli, bo Norman fajnie walczy, fajnie dymi, ale on musi się ogarnąć. Jeśli chodzi o innego czołowego pod względem zasięgów zawodnika Prime'u, a mianowicie kamerzystę, prezes potwierdził, że obopólnie rozwiązali kontrakt z Pato Influencerem i rozeszli się w przyjaznych stosunkach. Podobno kamerzysta rozstał się z wami, czy może pan coś w tej kwestii powiedzieć. Tak, kamerzysta już nie jest na kontrakcie. No to chyba była największa ich wtopa, nie? Bo przez to wszyscy influ zaczęli omijać tą federację. I teraz będzie się bardzo ciężko, kurwa, podnieść. Bardzo ciężko się będzie podnieść. W Prime. Obopólnie rozwiązaliśmy kontrakt, rozstaliśmy się w przyjaźni, co nie wyklucza, że w przyszłości znowu nawiążemy współpracę. No, to znowu będę ominął was wszyscy. Zbigniew Raubo, a więc legenda polskiego boksu oraz uznany trener, który zdobył spory rozgłos i sympatię freakfightowych widzów przy okazji trenowania owcy WK do walki w High League, w wywiadzie dla Fansportu skomentował zestawienie łaszczyk Ferrari oraz odniósł się do ostatnich poczynań tego drugiego. Trener dał do zrozumienia, że podjęcie przez łaszczyka walki na freakowej gali nie jest ruchem, który on pochwala i w jego opinii Kamil jako pięściarz z aspiracjami na mistrza świata powinien iść w inną stronę. Jeżeli ktoś ma aspiracje bycia mistrzem świata, to nie powinien się wygłupiać w takim cyrku, bo to nie ma nic wspólnego. Tylko że problem jest taki, że robisz 30 walk i kurwa zarabiasz na nich mniej niż na jednej w
frikowej, nie? Jakbyście w tym boksie mieli pieniądze, a chłop wygrał kurwa 32 walki, a dalej nie można go odpowiednio wypromować, mało kto o nim słysza, no to to jest kurwa problem całego tego związku bokserskiego. Wspólnego ze sportem. Ale jak Kamil zarabia, jego sprawa. Ja nie krytykuję Kamila za to, że on chce zarobić, absolutnie. Ale to, że wyszło tak, a nie inaczej, to ani moja wina, ani moja sprawa. Coś tam nie zagrało u Kamila nie tak, że tak musi zarabiać, nie? Pan Zbigniew, bazując na własnym doświadczeniu, dał do zrozumienia, że w przypadku tego starcia większa waga u Ferrariego może mieć znaczący wpływ na przebieg pojedynku, a Kamil jako ten lżejszy jest na dużo gorszej pozycji. Kimkolwiek się chcesz być, najpierw go zważ. Jak on waży więcej, to siedź na dupie po cichu i się nie rzucaj, bo to się może źle skończyć. I Stasiu to powinien powiedzieć Łaszczykowi, nie? Bo naprawdę, to nie jest takie proste, że wyjdzie chłop 60 kilo i znokautuje chłopa, co waży 100 kilo. To nie jest ta, a ciężki palnie w łeb, to może być nieszczęście. Trener skomentował... No właśnie, kurwa, on też dużo ryzykuje ten bokser. Jakby okej, okay, jakby ważyli dokładnie tyle samo, no to okej. Okay. A tak? Również ostatnie wypowiedzi Ferrariego na temat Tomasza Adamka, w których ten żartobliwie powiedział, że wypłaciliście legendzie boksu, oraz już z pełną powagą wyraził chęć na starcie z byłym mistrzem świata. Nie no, Ferrari to będzie w trakcie walki ważył chyba... Tam oni mają coś podpisane, że 80 ileś w trakcie walki może ważyć maksymalnie, że w dniu ważenia 77 chyba... 8 albo 4, nie wiem, a w dniu walki 80 coś. Tam Uborek w wywiadzie mówił. Moja chrześnica ma teraz komunię. Chciałbym zrobić jej prezent, żeby zobaczyła się z Frizem, bo jesteś jedną osobą, która wierzy, że mogłaby mi pomóc. Tak, tak. Na pewno jestem odpowiednią osobą, żeby sprawić, żeby twoja chrześnica się spotkała z Frizem. Tak, dokładnie. Słowa Amadeusza bardzo nie spodobały się pięściarzowi Starej Gwardii i pomimo tego, że wiedział o humorystycznym kontekście tych najbardziej ofensywnych wypowiedzi, ocenił, że jest to brak szacunku, a osoby pokroju Ferrariego nie powinny mieć możliwości występowania na żadnych widowiskach. Tomek Adamek, reprezentant Polski, medalista mistrzostw Europy, mistrz świata w boksie zawodowym. Już samego tego się mu należy wielki szacunek i uznanie. A w ogóle będzie ten Fame MMA Cage w poniedziałek, nie? Gdzie to jest? Kurwa, nie to. O. Polish Zombie chciał mści Wujewskiego, no to ma. I jest tak, Kimper, Szeja, Filipek, Fabiański, Wrzosek, prowadzi boks z nim Ściwujewski. Ale ja obstawiam, bo widziałem wywiad, że Gimper by chciał być prowadzącym po pasucie i obstawiam, że Gimper będzie chciał bardzo zaznaczyć w tym programie i on przygotuje dużo pytań do chłopaków, nie? Na przykład do Fabiańskiego, do Wrzoska, do tego... Ja tak obstawiam, nie? Że tak będzie, że mimo, że prowadzącym będzie Boxdel i Hubert, to i tak najbardziej będzie prowadził to Gimper. To jest moja, tak obstawiam. A jak będzie, zobaczymy. A taki jakiś tam pajat, że mu da z liścia, że ten... Widziałeś filmik z Pysińskiego na prostrację? Kurwa, a ile? 40 minut czy mniej? Dla mnie jest to chore. Ta osoba nie powinna występować w żadnych jakichś tam widowiskach, bo nie szanuje przeciwników, nie szanuje ludzi, którzy coś dokonali. W dalszej części wywiadu Kasia z Fansportu pokazała trenerowi próbkę umiejętności Amadeusza Ferrariego, a jego wymowna reakcja mówi sama za siebie. Tak, ale chodzi mi tylko czysto technicznie, jak trener ocenia to, co Amadeusz prezentuje. No, a to jest technika na... Ja nie wiem, ja bym się z nim nie dogadał, z tym trenerem. On taką presję, kurde, robi. On ostatnio był, o, takie te prowadził. To nie jest kontra. On mówi, że jest kontry boksowa. Kontra to jest odejście i skończenie. Wiecie, czasem jak się boksuje, jak się człowiek uczy, no to jeszcze nie zna tych wszystkich kombinacji. A ten tak krzyczy, kurde. Schematy, za dużo schematów, no. Jakich schematów? No w głowie, ja z kontry boksowa. Za daleko. Kurwa, gdzie tam idziesz?
Ja, ja nawet nie wiem, gdzie ten chłopak błędy robi, nie? Tu. Noga! Czemu haka nie zadał? Chłopcy, są haka! No. Psychę by mi złamał, to szybko jeszcze. W ostatnim materiale wspominaliśmy o wycieku intymnego filmiku z Popkiem w roli głównej, na którym ten stoi przed lustrem z opuszczoną bielizną i chwyta za genitalia, jednocześnie nagrywając całą czynność. Niedługo po publikacji naszego materiału sam zainteresowany odniósł się do wycieku nagrań. Wiesz, Popuś, doceń to, że ja twojego penisa miałem na telefonie już miesiąc temu, a milczałem, nie? Bo uznałem, że to prywatne sprawy są, nie? A Fake Fight Polska nie uszanował. Ja humorystycznie i z dystansem komentując niefortunne zdarzenie. Popek dał również do zrozumienia, że osobą odpowiedzialną za wyciągnięcie na światło dzienne jego odważnych filmików była jego ex-kochanka, z którą niegdyś miał już spore problemy i którą oskarżał o stalking i prześladowanie. Jak zdążyli się zauważyć, ten ciąg ze Sławka udostępnił moje zdjęcia o zabarwieniu dla zainteresowanych. Nie się tego, bo mój od dzisiaj jest w waszych rękach. Pozdrawiam fanów. Mogłoby się wydawać, że sprawa została wyjaśniona i zakończona, jednak samozwańczy król Albanii w dniu wczorajszym opublikował na swoim Instagramie bardzo, ale to bardzo ofensywne nagranie, w którym wyraźnie rozemocjonowany wylewa swoje żale, przytaczając krzywdy, które spotkały go przez byłą kochankę, oraz zapowiada, że za wszelką cenę będzie dążył do wyciągnięcia konsekwencji. Ja przez ciebie nie mam pulsu, uczuć i empatii. Jestem gotowy na wszystko. W chaotycznym nagraniu Paweł wspomniał m.in., że przez byłą kochankę ucierpiała jego rodzina. Mianowicie stracił on dwójkę dzieci oraz zniszczyła ona Kaśkę, czyli najprawdopodobniej matkę jego dzieci. Paweł, wyraźnie przepełniony nienawiścią, wręcz będąc w furii, również wciągnął w konflikt rodzinę byłej kochanki, stosując wobec jej najbliższych.